Państwo, panie i panowie, jest mi niezmiernie miło gościć Państwa w naszym domu. Dzisiejsze spotkanie jest okazją, aby podsumować zadanie, które realizowaliśmy w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz racjonalne wykorzystanie energii poprzez głęboką termomodernizację poszczególnych obiektów naszego domu. W Domu Pomocy Społecznej znalazło swoje godne miejsce 115 mieszkańców i dobre warunki pracy 66 pracowników. Co roku staramy się ulepszać i dbać o to wszystko, co nam zostało powierzone, o przede wszystkim troszczyć się o człowieka, który potrzebuje wsparcia, a także troszczyć się o mienie powiatu i z należytą starannością, według mojej oceny, wykonywaliśmy to. Po 20 latach funkcjonowania domu, w związku z wyzwaniami, jakie stoją przed nami, wyzwania XXI wieku, należało podjąć takie zadanie, żeby ten dom był domem wygodnym, ciepłym, domem energooszczędnym właśnie. Takim, gdzie będzie wygląd mówił o tym, kto tu mieszka, kto tu pracuje, że są tutaj ludzie, którzy dbają o majątek powiatu i którzy dbają o ludzi, którzy tutaj są. Na temat projektu mówić już nie będę, bo pani dyrektor Małgorzata pokrótce powiedziała, czego dotyczył. Ja dzisiaj, pozwólcie Państwo, że skupię się na podziękowaniach. Proszę Państwa, dzisiaj przekazaliśmy oficjalnie mieszkańcom obiekt po pełnej termomodernizacji. Bardzo się cieszę, że udało się pozyskać środki unijne. Dzięki temu obiekt przede wszystkim został docieplony, co ma ogromny wpływ na ekonomię, bo przecież ogrzewanie to są ogromne koszty. Została zmodernizowana kotłownia, zostały wymienione okna, zostały zmodernizowane też pokoje dla mieszkańców. Także jestem wdzięczny dla wszystkich, którzy włączyli się przy realizacji, przy tworzeniu, przy pisaniu tego projektu. Bo tak jak mówiłem podczas swojego wystąpienia, pozyskanie środków zewnętrznych nie jest takie proste. Trzeba przygotować dobry projekt, który zostanie dobrze oceniony. Nam się to udało i dzisiaj z głębi serca dziękuję wszystkim. Dziękuję pani dyrektor domu w Konstantynowie, pani dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pani Kasi Jaroszewicz, która była koordynatorem tego projektu, bo to jest naprawdę zespół ludzi, który zaangażował się i włożył tutaj naprawdę wiele serca i wiele pracy. Także jestem dumny, że dzisiaj mogliśmy oficjalnie przeciąć wstęgę i przekazać obiekt mieszkańcom. Jako firma Inwestcom nadzorowaliśmy w ciągu ostatnich lat, około 20 lat funkcjonowania, wiele, wiele projektów unijnych i takich zadań finansowanych i z pieniędzy samorządowych, czy pieniędzy prywatnych wykonawców. I chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że te zadanie, które tutaj było realizowane, jest takim zadaniem, gdzie te złotówki zostały wydane naprawdę świetnie. Gratuluję pomysłu, gratuluję wykonawcom jakości sposobu realizacji tego zadania. Dziękuję swoim współpracownikom i zespołowi z Domu Pomocy Społecznej, z którym naprawdę wspaniale nam się współpracowało. Po prostu realizacja takich kontraktów to jest po prostu wielka przyjemność. Drodzy Państwo, w imieniu własnym naszych mieszkańców oraz pracowników chciałam gorąco podziękować za tę inwestycję. Tak jak pani dyrektor wspomniała, to był ogrom pracy. Ale my ten trud pracy doceniamy, ponieważ wszystkie powzięte decyzje przez panią dyrektor podnoszą standard życia naszych podopiecznych oraz komfort pracy w naszym domu. Oprócz gorących serc mamy również gorące, ciepłe, bezpieczne pokoje oraz pomieszczenia do pracy. W Domu Pomocy Społecznej mieszka nam się lepiej niż dotychczas. Jest cicho, ciepło, miło i przyjemnie, a także zdrowo.
To dla nas ma niebagatelne znaczenie, ponieważ jesteśmy ludźmi słabymi i to się bardzo dla nas liczy. Jesteśmy za to wdzięczni i zadowoleni. Dziękujemy. Jestem zadowolony, że w naszym domu po remoncie jest tak pięknie i pokoje są odświeżone, jasne i jest przede wszystkim ciepło. Miałam dobrych dyrektorów, którzy widzieli potrzebę ulepszania, modernizacji, poprawy. 20 lat funkcjonowania to wiadomo, że niezbędne remonty, że to zostało zauważone, przygotowano dobrą koncepcję. Udało nam się pozyskać środki z Europejskiego Funduszu, natomiast myślę, że nie byłoby to możliwe, gdyby potrzeby tej nie zauważał zarząd powiatu, rada powiatu. No a takim małym ogniwem pośredniczącym byłam również ja, z czego jestem dzisiaj dumna. Nasze prace polegały na wymianie części okien, docieplenia ścian, docieplenia fundamentów i docieplenia stropów budynków. Zaczęliśmy w maju, skończyliśmy pod koniec października, początek listopada. Praca była bardzo, bardzo dobra ze względu na to, że i nadzór inwestorski dobrze współpracował i projekt był wykonany porządnie, także tutaj akurat dość spokojna robota. Zmieniła się kolorystyka budynków, więc wcześniej to były budynki białe z elementami czerwonej cegły, teraz to jest wszystko w odcieniach szarości. No i te stare obrypana tekstura została wymieniona na nowo, więc to zdecydowanie bardziej estetycznie wygląda. Było dodatkowo docieplenie stropów, a że górne pomieszczenia są, to jest to tak jakby poddasze, więc musieliśmy również ingerować w sufity w tych pomieszczeniach, więc to tutaj zostało wymienione, docieplone i na nowo ułożona płyta gips karton i pomalowane, odmalowane. Zewnątrz zaizolowane, więc strata ciepłości jest dużo mniejsza, więc dodatkowym zadaniem było wymiana źródeł zasilania ciepła, więc też zużycie energii na to ocieplenie jest dużo mniejsze, więc są zdecydowanie cieplejsze te budynki. Że podczas całości wykonywanych przez Was prac zapewniony był dostęp ciepłej wody, bieżącej wody dla użytkowników. Tak, nasze prace polegały na tym, żeby spiąć wszystkie urządzenia, które są w kotłowni, w całość elektryczną i automatyczną, żeby ten proces produkcji ciepła był w pełni automatyczny, w pełni wydajny i w pełni ekonomiczny. Nasze zadanie polegało na tym, żeby tak zasterować tymi urządzeniami, aby efekt energetyczny został osiągnięty, ten, który sobie inwestor założył. Nastąpiła zmiana paliwa? Nie, paliwo zostało to samo, jest gaz, ale kotły są nowocześniejsze, dużo bardziej sprawne, no i skomputeryzowane. No właśnie, pojawiło się dużo elektroniki, dużo internetu. W sumie nie trzeba wchodzić do kotłowni, żeby wiedzieć, jak pracuje. To prawda, no takie są dzisiaj trendy na świecie, że nie chcemy nigdzie chodzić, chcemy wszystko sterować z telefonów i swoich laptopów. No i tutaj też takie wymogi były i to się udało zrobić. Najciekawsze urządzenia zamontowane w kotłowni? Powietrzna pompa ciepła, która produkuje energię, grzeje ciepłą wodę z powietrza. To najciekawsze. I dwa kotły? Dwa kotły gazowe w nowej technologii, wykonane wysokosprawne kotły. Natomiast no, gaz paliwem jest od lat znanym. Czy już można mówić o oszczędnościach? Na pewno tak. No, kotły są
mają sprawność wyższą co najmniej o 20%, więc no te 20% co najmniej na gazie. No już nie mówię o tym, że zastosowaliśmy inteligentne rozwiązania techniczne, inteligentne sterowanie, które zbiera informacje z różnych miejsc i człowiek nie zdąży zareagować, a maszyna tak, na pewno mamy spore oszczędności. Wasze portfolio to jedno z największych wykonań? Nie, to takie, można powiedzieć, jedno z mniejszych wykonań. Czyli macie doświadczenie? Mamy. Nasza firma istnieje od 1998 roku i od zawsze pracujemy w ciepłownictwie i zawsze w tej automatyce, także no, jest się czym pochwalić. Kolejne pan ma oczekiwanie. Wali pan prosto jak w dym. No powie pan, co by pan tam chciał od dyrektorki teraz? Nic. A jak pani Stasiu, a jak się pani dyrektor sprawuje ogólnie? Dobrze, pani dyrektor. Dobrze? Tak. Proponujemy, motywujemy. Musimy dużo pracować. Żeby coś się ruszyło. Poradzi pan, dobrze, fajnie. Dziękujemy i życzymy miłego pobytu. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za odwiedzenie. W ogóle pan jest pierwszym aktorem naszych przedstawieniach. Pamiętam pana z ostatnich występów. Oczywiście, także to jest taki cud. Jutro znowu próba. No, tak. A co znów przygotowujecie? Całkowita wartość projektu to jest 2 260 137 003. Część środków oczywiście pochodzi ze środków Unii Europejskiej 1 646 356. Pozostałą część stanowi wkład powiatu. Z tego miejsca kładam bardzo serdeczne podziękowania panu staroście, na ręce pana przewodniczącego, całemu zarządowi za życzliwość, za zrozumienie naszych potrzeb i wszystkim, dzięki którym ta inwestycja się pomyślnie zakończyła. Za wszystko składam serdeczne podziękowania i dziękuję, że uwierzyliście państwo w to, że pieniądze, które zostały na te zadania przeznaczone, zostaną wydane we właściwy sposób. I to będzie służyło bardzo wielu mieszkańcom, pracownikom, myślę, że na wiele lat. Szanowni państwo, dziękuję wszystkim, którzy utwierdzali nas w przekonaniu, że czynimy coś dobrego, coś, co będzie służyć mieszkańcom, aby żyło im się jak najlepiej i pracownikom, aby wykonywali swoją pracę w jak najlepszych warunkach. Jestem niezmiernie dumna, jest mi bardzo miło, że mogłam przez tyle lat pracy tworzyć, ulepszać przy wspaniałym wsparciu i Rady Powiatu, i Zarządu Powiatu, pana starosty, który był bardzo otwarty na potrzeby drugiego człowieka. Także zostawiam po sobie i dobrą infrastrukturę, wspaniałych ludzi, a największa radość moja, że ludzie żyją godnie i bezpiecznie.